Pamiętam, że ty kiedyś bardzo udzieliłaś szczerego wywiadu na temat macierzyństwa i właśnie tych oczekiwań w stosunku do kobiet. Czy był taki moment na przykład w twoim życiu, że byłaś po prostu zmęczona pytaniem o to powiększenie rodziny? Wiesz, ja jestem zmęczona tym pytaniem, ale mi nawet bardziej, bo to nie jest tak, że udzielam jakiegoś wywiadu, w którym opowiadałam o tym, jaki ja mam do tego stosunek. To bardziej było tak, znaczy nie bardziej, to było tak, że my w programie w Mieście Kobiet miałyśmy temat tej bezdzietności z wyboru i naszym gościem była Ewa Chodakowska i to ona powiedziała o tym, że ona po prostu nie chce mieć dzieci, nigdy nie chciała tak naprawdę i to był... Ja po prostu rozmawiałam z nią na ten temat. Ja o sobie właściwie nic tam nie mówiłam. Natomiast rzeczywiście odzew po tym programie był taki, że dziewczyny bardzo jakoś utożsamiły ten temat ze mną, co też rozumiem, i po prostu podzieliły się tyloma historiami ze swojego życia, które mnie tak poruszyły, że i potem generalnie są historie o braku zrozumienia, o wymuszaniu jednak wpisania się w pewne oczekiwania i cierpienia de facto. I ja trochę poczułam się taką ich ambasadorką w tym temacie, że jednak trzeba mówić głośno o tym, że to nie jest... Ani to nie jest takie proste, po prostu nie należy o to pytać, bo nigdy nie wiesz, czy wiesz, bardzo często słyszę, że no ale co to za problem zapytać kogoś, dlaczego kogoś boli pytanie, czemu nie masz dzieci, jeśli nie chcesz ich mieć. Okej, być może, na pewno te osoby to pytanie boli mniej niż osoby, które po prostu nie mogą mieć dzieci, ale skąd wiesz, z kim rozmawiasz? Skąd wiesz, czy osoba, której zadajesz to pytanie, to jest po prostu osoba, która nie chce mieć dzieci, nie ma z tym problemu i chętnie ci odpowiem to pytanie, a skąd wiesz, czy nie jest to osoba, która właśnie, nie wiem, trzeci raz poroniła, która, jest w trakcie procedury in vitro, pragnie tego dziecka, nie może zajść w ciążę, ale nie chce o tym mówić i się uśmiecha i ty nie masz o tym pojęcia. I drążąc ten temat po prostu sprawia, że ta kobieta cierpi, więc po prostu zostawmy ten temat. Dlaczego to ludzi aż tak strasznie interesuje? Niech się każdy skupi na sobie.